witajcie w naszej wyjątkowej historii. Już za chwilę, właśnie tu, możecie przeżyć swoją największą życiową przygodę. Coś absolutnie wyjątkowego. Coś, przez co poczujecie ciarki na całym ciele i zapamiętacie to do końca życia. Jeśli bowiem nasza szkoła to najbardziej klimatyczne i tajemnicze oraz emocjonujące miejsce w całym Tarnowie, to tu, absolutnie tu, jest centrum emocji. Witajcie, Archiwum X. Poznacie tutaj najbardziej niecodzienne historie, które wydarzyły się, choć nie miały prawa się wydarzyć. Albo nie wydarzyły się, a może dopiero się wydarzy przed wami. No jasne, Dawid. Ty to zawsze musisz mieć wejście, wiesz? No, wejście smoka. Chyba Wawelskiego. Ty to się zawsze musisz zgrywać. Nie możesz być raz, chociaż raz poważny. Poważny? Po co? Właśnie tak jestem, nie muszę i bardzo z tego się cieszę. Ogarnąłbyś się, wiesz. Po pierwsze, to nie żaden X, ale IKS. Bo tak się nazywa nasz szkolny teatr. No to cały czas mówię, z archiwum IKS. Przepraszam, teatru IKS, ma się rozumieć. Po drugie, to zdejmij tą śmieszną maskę. Albo załóż normalną, tak jak wszyscy. Akurat na scenie to ja mogę robić, co mi się żywnie podoba. Jasne, ale tylko tyle, ile jest w scenariuszu. A tej maski akurat w nim nie było. No właśnie, po trzecie trzymaj się scenariusza. Bo jak przyjdzie sam IKS, to dopiero dostaniesz po uszach. Witajcie. A co się tutaj dzieje? A nic. To znaczy... Wszystko jest okej. No nie. Ksiądz też? Co byście dzisiaj powarywali z tymi maskami? No przecież tak, to jest świat maski. Tutaj możemy się poczuć tym, kim chcemy. Słyszałaś? Ja tu chyba z wami zaraz oszaleję. Spokojnie, Jurka. Ty też masz maskę. No tak, ale ja muszę. I wcale mi się to nie podoba. Ten świat jest teraz jakiś taki dziwny. To tym bardziej teraz musimy zaprosić wszystkich do naszego szczepaniewekowego teatralnego świata, gdzie możemy się poczuć naprawdę bezpiecznie, gdzie możemy poczuć się sobą, albo tym, kim naprawdę chcemy być. No tak. Ja już nie mogę się doczekać naszej kolejnej próby. Tym bardziej, że nawet plakaty na nasz kolejny spektakl już są gotowe. To dlatego założyłem maskę. Wy wiecie, ja też. Dobra, to w oczekiwaniu na powrót normalnych czasów, może faktycznie zdejmijmy te wszystkie maski i zaprośmy wszystkich do naszego kolorowego świata. Kochani, jeśli chcielibyście wspólnie z nami przeżyć coś absolutnie wyjątkowego. Jeśli chcielibyście choć przez chwilę poczuć się kimś innym, a przez to nauczyć się czegoś o samym sobie. Jeśli chcielibyście przejrzeć się w krzywym zwierciadle teatru, po to by zrozumieć swoje prawdziwe oblicze. Zapraszamy już we wrześniu na naszą IKS-ową widownię. Póki co, to nie mogąc się spotkać naprawdę, zapraszamy do naszego X-owego archiwum, gdzie znajdziecie nagrania realizacji naszych poprzednich spektakli. Czyli do archiwum IKS. A nie mówiłem? No i dobra, miałeś rację. Ale zapraszamy was nie tylko na widownię, również na scenę, abyście razem z nami już od września
założyli teatralne maski, kostiumy i przeżyli z nami wspaniałą przygodę. Czekamy na was w naszym teatrze X. To znaczy IKS. A tak w ogóle... Co to znaczy to IKS? Serio nie wiesz? Ty jesteś tutaj dłużej niż ja. No, IKS to skrót od trzech słów... Stop! Każda grupa ma swoje tajemnice, nasza też. Na pewno poznają ją ci, którzy do nas dołączą. Ale a propos nazwy, chyba kogoś mi tu jeszcze brakuje. Tak, oczywiście. Zebrali się, rozmawiają sobie, zapraszają, mówią, że spektakl ma być, ale żeby przygotowywać. Atrybuty, takie ślanie, maseczki, po prostu wszystkie inne rzeczy. To nie ma komu. Do roboty, zamiast tak tu sobie gadać i gadać, no, nawymyślają sobie artyści, skaranie boskie z nimi. A później człowieku kombinuj, żeby wszystko było. To było, tamto było, na scenie, żeby wszystko było. Skąd na scenę wziąć te wszystkie atrybuty? Rekwizyty. O, no, nie mówię. Artyści, rekwizyty, wsio ryba. Atrybuty czy rekwizyty, te wszystkie takie maseczki, garneczki. Proszę bardzo, zachciało się szefowi kaweczki, to natychmiast. Juleczka, woda, makaronik. O, makaronik sobie chcieli zjeść kiedyś na scenie. W jednym przedstawieniu było, to trzeba było gotować makaronik. Zwariować idzie. Nie gadać, do roboty iść. Bo nie siedzieć sobie tak i czekać, aż się samo zrobi, no. Już. No to już idziemy. Ale my szukaliśmy pomocników, również dla pani, pani Anetko. Jak dla mnie pomocnik? Znaczy dla mnie też? No. Do atrybutów? Ha. Do rekwizytów? Ha. Aha, no to przepraszam, to jak najbardziej zapraszamy, tak? Wszystkich przyjmujemy, wszak nie ma ludzi bez talentu, tylko tu odkryć trzeba talent, tu się odkrywa dużo talentów, tak? No, zapraszam. No, ale dobra, zaprosiliśmy, wy do roboty już teraz. Spektakl ma być, już. Bo samo się, mówię, nie zrobi. Szybko. No dobra, no idziemy, no. No, tylko idziemy. Idziemy, ale nie zapomnijcie o nas. Pamiętajcie, Teatr IKS, Szkoła Szczepanika w Tarnowie. Zapraszamy. 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 Do zobaczenia. Już we wrześniu. Do roboty. Do roboty. Thank you.